Z czym kojarzy Wam się diagnoza? Czym ta diagnoza jest? Zapewne wielu z Was pomyśli w pierwszej kolejności o diagnozie lekarskiej. I to nie będzie tak dalekie od prawdy. Pomyślcie o tym, jak spojrzeć na Waszą okolicę, na Waszą społeczność lokalną, takim lekarskim, uważnym okiem, który pozwoli Wam wybadać, jakie potrzeby macie Wy, jakie wyzwania widzicie w swojej okolicy, na które swoim projektem możecie odpowiedzieć. Też sprawdźcie, jakie zasoby macie w Waszej okolicy, kto może Wam pomóc, jakie instytucje mogą Was wesprzeć, z czyjego wsparcia możecie skorzystać w taki sposób, żeby już na starcie wiedzieć, czym to Wasze działanie może być, jak daleko możecie z nim pójść. Wydawałoby się, że jest to dodatkowa praca, która wstrzymuje Was przed przejściem do tego konkretu, do tego działania, które chcecie przeprowadzić, chcecie coś zmienić, wreszcie zacząć działać. Nic bardziej mylnego. Diagnoza, czyli rozpoznanie zasobów i potrzeb, to jest coś, co może Wam wiele powiedzieć już na starcie Waszego wspólnego planowania. Może Wam pozwolić wybrać temat projektu, jeśli jeszcze go nie wybraliście, nie zdecydowaliście, bo obnaży, pokaże Wam, które tak naprawdę wyzwania, które aspekty Waszej okolicy warto pogłębić, warto się nimi zainteresować, na nie odpowiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, jeśli już macie wybrany temat projektu, na przykład wiecie, że chcecie zwiększać świadomość Waszej okolicy na temat ochrony środowiska, bo na przykład Wasza miejscowość leży blisko terenów chronionych, to diagnoza może pozwolić Wam sprawdzić, co mieszkańcy i mieszkanki Waszej okolicy już wiedzą o ochronie środowiska, jak na to patrzą, jaki jest poziom ich świadomości. I to Wam da bardzo konkretne podpowiedzi, co jeszcze możecie zrobić, żeby ten temat skutecznie szerzyć w Waszej okolicy. Do diagnozy zaproście przede wszystkim te osoby, do których będziecie kierować swoje działania. Zastanówcie się, czy chcecie dotrzeć do kolegów i koleżanek ze swojej klasy, szkoły, do swoich rodziców, a może po prostu do mieszkańców i mieszkanek Waszej okolicy. Bo tak naprawdę to ta grupa, do której chcecie skierować swój projekt, może Wam być największą pomocą i dać Wam najwięcej podpowiedzi do tego, w którą stronę pójść ze swoim działaniem. Przeprowadzając diagnozę, zastanówcie się też, z jakich danych możecie skorzystać, do kogo możecie dotrzeć i ile czasu możecie na to poświęcić. Jeżeli macie mniej czasu, może potrzebne informacje znajdziecie wśród tak zwanych danych zastanych, na przykład w internecie, w archiwach Waszej miejscowości. Może takie informacje posiada dyrekcja szkoły, do której chodzicie. W tamtym roku szkolnym przygotowałam razem z moimi koleżankami projekt o edukacji seksualnej. Prace nad tym projektem zaczęłyśmy od takiego ogólnego rozeznania. Na początku to były wiadomości od znajomych, co by chcieli, ale stwierdziliśmy, że to jest za mała skala, dlatego postanowiliśmy stworzyć ankietę, w której były po prostu takie podstawowe pytania typu ile masz lat, skąd jesteś, czy jesteś kobietą, mężczyzną, inną osobą. I później też przeszliśmy do pytań na temat oceny tego, jak czuje się dany człowiek w temacie, jakim jest na przykład menstruacja, choroby przenoszone drogą płciową. I też docieraliśmy z tą ankietą do ludzi z całej Polski. Też udało znaleźć się kilka osób z zagranicy, które zechciały odpowiedzieć. Te wyniki ankiet przydały nam się do tego, że mogłyśmy zobaczyć, co ludzi ciekawi, o czym chcieliby słuchać, a co już jest ogólnodostępne i co jest łatwe do znalezienia. W jaki sposób przeprowadzać diagnozę? Metoda obserwacji jest przydatna szczególnie wtedy, kiedy Wasz projekt ma dotyczyć konkretnej przestrzeni, konkretnego miejsca w Waszej okolicy, na przykład boiska szkolnego,
parku w waszym sąsiedztwie czy jakiejś ulicy. Młodzi ludzie ze szkoły podstawowej w Młynkowie obserwowali okolice swojej szkoły. Popołudniami patrzyli, co tam się dzieje, czego brakuje i zauważyli, że nie ma miejsca, w którym mogliby spędzić wspólnie czas. Zorganizowali projekt, którego celem było stworzenie skateparku w okolicy ich szkoły. Wywiad jest metodą, która pozwoli wam lepiej poznać opinie, poglądy osób na konkretny temat. Temat, o którym chcecie robić swój projekt. Młodzi ludzie ze szkoły w Bydgoszczy chcieli stworzyć kampanię społeczną na temat depresji wśród młodzieży. Zanim zabrali się do stworzenia tego projektu, przeprowadzili wywiad ze swoimi rówieśnikami, którzy cierpią z powodu tej choroby. Dzięki zastosowaniu tej metody lepiej zrozumieli, jakich tematów unikać, a na co szczególnie zwrócić uwagę, tworząc kampanię informacyjną. Metoda ankiet i sondaży ulicznych pozwoli wam w łatwy sposób sprawdzić wiedzę osób na dany temat. Możecie dzięki temu zebrać i porównać dane, które będą wyrażone w liczbach. Na przykład pytacie osoby na skali od 0 do 10, jak dobrze znasz temat dbania o środowisko. Młodzi ludzie ze szkoły w Poznaniu chcieli stworzyć projekt właśnie na temat ochrony środowiska. Sprawdzili, że ich rówieśnicy chcą dbać o ekologię, natomiast nie do końca wiedzą, w jaki sposób. Dzięki temu, że przeprowadzili ankietę, zrozumieli, że ich projekt nie tyle powinien namawiać do dbania o środowisko, a raczej pokazywać, w jaki sposób to robić. Pamiętajcie, że diagnozę w formie sondażu, ankiety czy wywiadu możecie przeprowadzić też za pomocą narzędzi internetowych. Dzięki temu możecie dotrzeć do osób, z którymi nie możecie się spotkać na żywo, albo osób, które nie mieszkają w waszej okolicy, z którymi nie macie na co dzień kontaktu. Żeby wyciągnąć wnioski z waszej diagnozy, zorganizujcie spotkanie, podczas którego porozmawiacie o tym, czego się dowiedzieliście. Jeśli są w waszym zespole osoby, które nie brały udziału w całym procesie, pokażcie im, czego się dowiedzieliście, czego się nauczyliście, co zrozumieliście podczas tego procesu. Zadajcie też sobie pytania. Czego się dowiedzieliśmy? Co z tego wynika? W jaki sposób nasz projekt może odpowiedzieć na te potrzeby? W jaki sposób wyniki diagnozy wpływają na wasz pomysł na projekt? Co możecie zmienić w tym projekcie? A co powinno pozostać bez zmian? Jakie zasoby odkryliśmy? I jak możemy wykorzystać je w projekcie? Z naszego doświadczenia wynika, że etap diagnozy jest najczęściej pomijanym etapem w czasie pracy metodą projektu. Ale wiemy też, że jest to ten etap, który pozwala ustawić na właściwe tory całą pracę nad projektem. Pozwala ukonkretnić, co chcecie robić i w jaki sposób. Dlatego mamy nadzieję, że przekonaliśmy was do tego, żeby poświęcić temu etapowi trochę czasu i sprawdzić, co w ten sposób możecie odkryć.